Spotykamy się tym razem na Uniwersytecie Jagiellońskim, co wynika z naszej współpracy z Centrum Analiz, Ewaluacji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w pięknej siedzibie Collegium Maius. Postanowiliśmy zmierzyć się z problemem ewaluacji, który jest zarówno problemem świeżym, jak i mało zbadanym do tej pory. Udało nam się zaprosić grono wspaniałych osób, które po pierwsze zajmują się tym problemem naukowo i z punktu widzenia akademickiego. Zebraliśmy grupę osób z samorządów, począwszy od dużych miast po mniejsze miejscowości oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Poszczególne panele to jest zmierzenie się właśnie w tych różnych grupach z problemem ewaluacji lokalnych polityk publicznych. Często mamy bardzo świetnych specjalistów zajmujących się ewaluacją, świetne badania ewaluacyjne, ale problem polega na tym, co wyszło po tym właśnie ostatnim panelu, że ci ewaluatorzy są zostawieni sami sobie, tak naprawdę wchodzą zupełnie z zewnątrz do instytucji i muszą próbować kierować się między instytucjami zarządzającymi, a instytucjami niższego szczebla i jakby między nimi mediować, przy czym nie ma tu dialogu, prawda? To jest tylko kwestia jakiejś mediacji, przepływu informacji, bardzo często niestety jednostronnie. Wydaje mi się, że ten ewaluator musi zostać jakby bardziej włączony w ten dialog i dla niego też musi być widoczne, że te instytucje między sobą mają jakieś powiązania i w jaki sposób ta wymiana informacji i zaufania międzyinstytucjonalnego następuje. Dopiero jeśli ta rola ewaluatora troszeczkę się rozszerzy, to jest szansa na to, że on nie będzie wciąż takim posłańcem króla, czyli ministerstwa z Warszawy do Pcimia Dolnego, gdzie on ma tylko zebrać pewne informacje. I ten cynizm w instytucjach niższego szczebla też jakby troszeczkę się rozejdzie. Jeśli chodzi o wprowadzenie narzędzi ewaluacji do samorządów, to oczywiście dostrzegam różne możliwości systemowe, ustawowe, ale też takie oddolne, kulturowe. Na pewno wprowadzenie tego w sposób ustawowy, prawny, byłoby jakimś krokiem do przodu. Ale jak znam samorządowe realia, byłby też bardzo duży opór. Ja jestem zwolennikiem edukacji od dołu, żeby jednak samorządowców edukować, pokazywać im narzędzia, pokazywać im możliwości i korzyści z ewaluacji.